Równanie takie ma dokładnie. No i rozwiążmy i zobaczmy, ile ma rozwiązań. x kwadrat minus 27 pyk, pyk, do x kwadrat plus 16 równa się 0. x kwadrat minus 27 równa się 0. x kwadrat plus 16 równa się 0. Tu jest czesnak lub. Albo możesz napisać tak. Obydwie opcje robią dobrze. I x kwadrat równa się 27. Pierwiastkujemy. x równa się pierwiastek z 27, czyli pierwiastek z 9 razy 3, czyli pierwiastek z 9 razy pierwiastek z 3, czyli 3 pierwiastki z 3. Lub, dobrze, lub x równa się minus 3 pierwiastki z 3. I teraz tak. Czyli już wiemy, że mamy dwa rozwiązania, więc na pewno to nie będzie to. I rozwiązujemy to. x kwadrat równa się minus 16, i mamy brak rozwiązań. Dlaczego jest tutaj brak rozwiązań? Bo żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam ujemnego wyniku, więc to, to równanie ma dwa rozwiązania. Zapraszam na kolejny film.